Zamek Królewski w Warszawie to symbol polskiej państwowości. Był siedzibą książąt mazowieckich i polskich królów. To w jego murach uchwalono Konstytucję 3 maja. Jego długa i trudna historia odzwierciedla losy całego kraju. Wielokrotnie zajmowany przez obce wojska, dewastowany, grabiony, w końcu doszczętnie zniszczony podczas II wojny światowej. Został odbudowany dzięki poświęceniu muzealników oraz ofiarności zwykłych obywateli, którzy za wszelką cenę chcieli odzyskać swój zamek. O początkach budowli na Skarpie Wiślanej, przełomowych wydarzeniach, które uczyniły z niej siedzibę polskiej państwowości, o poświęceniu pracowników, którzy z narażeniem życia za plecami niemieckich żołnierzy wynosili cenne wyposażenie i z myślą o przyszłej odbudowie wycinali fragmenty detali architektonicznych i w końcu o ogólnonarodowym zrywie, jakim była zbiórka funduszy na odbudowę, porozmawiam z ekspertami z Zamku Królewskiego. Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Tajemnice Muzeów. Moimi dzisiejszymi gośćmi są pan dr Zbigniew Hundert i pani Bożena Radio z Zamku Królewskiego w Warszawie. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek nie mogę nie zadać pytania, jak to jest mieć miejsce pracy w Zamku Królewskim? Bardzo wyjątkowe miejsce, które dla wielu osób wydaje się takie tajemnicze, a dla nas po wielu latach pracy jest no, po prostu naszym miejscem, naszym drugim domem i myślę, że dla wielu pracowników zamku to jest takie miejsce, które pozwala nam realizować nasze pasje zawodowe, rozwijać nasze zainteresowania, bo zamek właśnie jest takim miejscem, które na to pozwala. Ja tak po ludzku powiem, że to jest miejsce, które nie powoduje u mnie żadnych ambiwalentnych uczuć, zwłaszcza o godzinie 8 rano, nawet jak człowiek nie jest wyspany, wjeżdża po tych schodach ruchomych, chodzi na plac zamkowy, patrzy na tą elewację od strony zachodniej i tak sympatią patrzy na to miejsce pracy, że cieszę się, że tam właśnie za chwilę się znajdzie w tych murach. No właśnie tak sobie pomyślałam, że to jednak przyjemniej rano przyjeżdżać na plac zamkowy i do zamku, a nie do jakiegoś biurowca na przykład. Zgadza się. Dobrze, ale wracając do samego zamku, chciałabym zacząć od początków właściwie, bo zamek tak w takiej powszechnej świadomości kojarzy się głównie z XVII, XVIII wiekiem, podpisanie Konstytucji 3 maja. Tymczasem jego historia jest dużo, dużo dłuższa i sięga XIV wieku. Jak to było na początku? Jakie były te założenia pierwsze? Zgadza się, historia zamku jest związana oczywiście z historią Warszawy i z powstaniem tego grodu na Skarpie Wiślanej. Naturalne położenie. Oczywiście na Mazowszu było dużo innych, ważniejszych miast, ale znaczenie Warszawy rosło choćby z tego względu, że rozbudowała się administracja w ramach Księstwa Mazowieckiego, bo jeszcze w tym czasie Księstwo Mazowieckie było odrębnym bytem politycznym, niezwiązanym zresztą korony. I zamek stał się zamek, który no, też niewiele przypomina dzisiejszy zamek, ponieważ pierwotnie to tak naprawdę była tylko kamienna, znaczy ceglana wieża, wokół której był dobudowany taki wał ziemno-drewniany. Dopiero w późniejszym czasie dostawiono, ale jeszcze w XIV wieku dostawiono taki pawilon ceglany i generalnie przez no, do XVI wieku zamek prezentował się tylko jako ta część tego obecnego pięcioboku. To jest ta część od strony Wisły. Obecnie łatwo jest ją poznać, jak się jest na dziedzińcu, ponieważ część elewacji jest odsłonięta. Nie ma tynku na niej. Pokazane są, widać cegły, czyli to ma właśnie pokazywać, symbolizować, że to jest ta pierwotna część zamku. Mhm. Tak zwany Dom Wielki. I co było takim przełomem w historii Zamku Królewskiego, co sprawiło, że on no, z takiej siedziby książąt, tak, mazowieckich... Tak książąt można... administracji lokalnej, bo Warszawa była siedzibą jednej z 10 ziem województwa mazowieckiego. Województwo mazowieckie powstało z księstwa mazowieckiego po włączeniu do korony w procesie, który miał miejsce w latach 1526-29. I takim najważniejszym czynnikiem decydującym tak naprawdę o wszystkim, też o podniesieniu znaczenia Warszawy, to było to, że Zygmunt August doprowadził do tego na Sejmie Lubelskim w 1569, gdzie zawiązano Unię z Litwą, że Warszawa będzie miejscem zwyczajowego odbywania sejmów dla powstałej właśnie Polsko-Litewskiej Rzeczpospolitej i siłą rzeczy to musiało w końcu spowodować i rozbudowę
wnętrz samego gmachu, który był niewystarczający, zarówno, żeby pomieścić dwór królewski, żeby pomieścić wszystkich posłów, całą obsługę oczywiście zamkową i związaną, i kancelarię sejmową, wszystkie urzędy, które musiały też powoli się przenosić, żeby normalnie funkcjonować. Wiązało się to z tym, że zamek musiał w końcu zostać rozbudowany i to się stało za Zygmunta III. Która z obecnych części zamku to jest ta część, która, w której odbywały się sejmy? Pierwotnie, bo jeszcze przed Unią Lubelską trzy sejmy bodaj, jak sprawdzałem, w samym zamku się odbyły, czyli w XVI wieku. I miejsca sejmowe mieściły się właśnie w tym domu wielkim, czyli w tej części, w tym skrzydle wschodnim od strony Wisły, przy ziemiu. Jak ktoś jest bystrym obserwatorem i oczywiście na pewno słuchacze są takowymi, to w filmie Ogniem i Mieczem, gdzie jest taka scena, gdzie książę Wiśniowiecki drze ten lis i każe jednego z posłów kozackich bić na pal, to jest właśnie nagrywana w starej izbie poselskiej. I to właśnie w tym miejscu odbywały się sejmy do końca XVII wieku. To są duże rozbieżności. Sam mam wątpliwości, kiedy ta sala została przeniesiona, bo w XVIII wieku już izba poselska była w innym miejscu, w tym skrzydle od strony Placu Zamkowego i na pierwszym piętrze. Ale do XVII wieku właśnie odbywała się na parterze w skrzydle wschodnim. Tam się odbywały sejmy, znaczy izba poselska, a senat był, izba senatorska była nad tą, nad izbą poselską. Nie istniejąca oczywiście już dzisiaj izba senatorska, bo ta, która obecnie istnieje, to powstała w XVIII wieku. Znaczy miejsce przynajmniej, w którym jest, no bo wiadomo, że też jest ta izba senatorska, jest rekonstrukcją. Bo... A jak to było z tym przeniesieniem stolicy z Krakowa do Warszawy, bo są tam wokół tego jakieś nieścisłości? Tak, ten data 1596 to jest chyba taka jedna z trzech, którą praktycznie każdy Polak zna, oprócz bitwy pod Grunwaldem i Sztu Polski, a generalnie jest to daleko idąca nadinterpretacja, ponieważ Zygmunt III rzeczywiście wyjechał z Krakowa do Warszawy w tym roku, ale wiązało się to przede wszystkim z tym, że zmarła jego ciotka Anna Jagiellonka, która zajmowała część pomieszczeń zamkowych, i sprawy związane z kwestią śmierci ciotki, pogrzebu, a także również sprawy szwedzkie zatrzymały króla dłużej w Warszawie, ale nie znaczy, że on się wówczas wtedy do Warszawy przeniósł. Tak, ale wtedy też podjął decyzję, że trzeba jednak dwór do Warszawy przenieść. Trzeba rozbudować zamek, tylko że dopiero dwór przeniósł się w 1611 roku, ale nie oznaczało to stołeczności, bo nigdy taki akt prawny nie został wystawiony. Kraków był formalnie stolicą Korony Królestwa Polskiego do końca, do rozbiorów. Tylko po prostu Warszawa stała się stolicą de facto całej Rzeczypospolitej. Kraków był stolicą Korony, Wilno, Litwy, a Warszawa stała się taką faktyczną stolicą całej Rzeczypospolitej. Czy to prawda, gdzieś przeczytałam, że wpływ na to miało też jakby położenie Warszawy w centrum po prostu? Tak, i też w momencie, kiedy była decyzja, bo tak naprawdę w mojej opinii główną przyczyną tego, że Warszawa musiała stać się tym centrum życia politycznego, to była decyzja Sejmu Lubelskiego o tym, że Warszawa będzie miastem sejmowym, a jej położenie było dogodne z wielu względów, też również tych politycznych, ponieważ dla Litwinów była to dużo bliższa droga niż do Krakowa, to raz, a poza tym też Warszawa dawała się taka neutralna z tego punktu widzenia warszawsko-krakowskiego, bo gdzieś po drodze, i też znajdowała się na obszarze Mazowsza, czyli takiej de facto obszaru, który niedawno włączono do Korony, więc można też było traktować jako teren taki nie do końca związany z Koroną. Bez wątpienia jednym z takich najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie, było podpisanie Konstytucji 3 maja. Czy my wiemy coś o jakichś ciekawych okolicznościach tego wydarzenia związanych z... Myślę, że o tym to moglibyśmy nagrać i osobną audycję, ponieważ okoliczności i wyjątkowych okoliczności, które miały miejsce podczas zaprzysięgania aktu Konstytucji 3 maja, było dużo, i słynna scena szlacheckiego protestu, gdzie Jan Sukorzewski, który protestował przeciwko uchwaleniu Konstytucji 3 maja, że groził, że zabije swojego syna, to co Matejko namalował na obrazie swoim, Konstytucja 3 maja, tylko że pod kościołem kolegiackim, obecnie katedrą świętego Jana, to miało rzeczywiście miejsce nie pod kościołem, a właśnie w tej sali senatorskiej Zamku Królewskiego. Chociażby to, czy też obstawienie wojskiem, Gwardią Królewską, dowodzono przez księcia Józefa Poniatowskiego, żeby właśnie wpływać tak
na tych posłów opozycyjnych, którzy tej konstytucji nie chcą. Więc tych sytuacji byśmy mogli mnożyć, które są z tym związane. Ale najważniejsze chyba jest to, że rzeczywiście traktujemy jako pracownicy, dyrektor Wojciech Fałkowski też często to powtarza, że konstytucja jest właśnie czymś takim naszym, zamkowym, to jest nasze dzieło, bo uchwalone u nas i my się do tej tradycji bardzo mocno odwołujemy w swojej też działalności muzealniczo-historycznej. Czy zamek posiada na wystawach jakieś przedmioty, jakieś pamiątki związane z tym wydarzeniem? Generalnie myślę, że cały ciąg, o którym też chyba jeszcze powiemy później, cały ciąg apartamentów królewskich jest takim żywym zwierciadłem epoki Konstytucji 3 maja, ponieważ pomieszczenia są odwzorowane na czasy króla Stanisława i chociażby jak zaczynamy zwiedzanie od sali Rady, to mamy je udekorowane obrazami i portretami najważniejszych postaci właśnie Sejmu Czteroletniego, Sejmu Wielkiego i też ojców Konstytucji 3 maja, więc już na samym początku, jak zaczynamy proces zwiedzania, to już możemy poczuć ten duch właśnie tej epoki stanisławowskiej i tego jednego z najbardziej znanych aktów, który został na Zamku Królewskim uchwalony. Chciałabym tak na sekundę odejść od faktów historycznych i ja wiem już, że z Zamkiem Królewskim niespecjalnie związane są jakieś legendy, nie straszą tam żadne białe damy ani duchy. Potwierdzacie państwo? Na nas nic nie straszy. Tak, ale jest taka jedna legenda, chyba legenda, nie wiem, w każdym razie taka historia związana z tymi skarbami kradzionymi przez wojska szwedzkie podczas wojen szwedzkich, które rzekomo miały czasem tonąć w Wiśle i być może mogą być odnajdywane gdzieś u brzegów. Czy w tym już, jest jakaś... To już nawet nie kwestia legendy, bo ostatnia dekada to właściwie żyła tymi wydarzeniami, gdy wiadomo w ostatnich czasach poziom Wisły bardzo często spadał i kilka rzeczy, które zostały zrabowane i barki były tak przeładowane, że poszły na dno i te rzeczy po 350 latach nagle ujrzały światło dzienne, jak poziom wody opadł. Głównie to z ostatniej, tej największej takiej, chyba w 2015 roku było, jak mnie pamięć nie myli, to najwięcej tych, i to w kilkudziesiąt tonach liczonych tych dóbr, które zostały zrabowane, to najwięcej było to, co zdemontowano z Pałacu Kazimierzowskiego na krakowskim Przedmieściu. To jest obecnie rektorat Uniwersytetu Warszawskiego, ten budynek. To stamtąd było najwięcej, ale generalnie w latach 1655-57 no Warszawa była, żeby policzyć, była trzykrotnie zajmowana przez wojska przeciwne. Szwedzi zajęli w 55, potem wojska Jana Kazimierza ją odbijały zbrojnie, potem znowu trzeba było ją zostawić i była znowu zajęta przez Szwedów, wtedy już zrabowana. Rok później, bo jak Szwedzi ją zostawili, znowu wojska polskie tam weszły, potem siedmiogrodzkie wojska podeszły, oblegały Warszawę, znowu ją zdobyły, spustoszyły, splądrowały i potem znowu Polacy na powrót wrócili, więc tam się bardzo dużo działo. Zamek został bardzo mocno zdekompletowany. Mamy świadectwa chociażby takie, że znajdujemy w Szwecji książki z ekslibrisami z biblioteki wazowskiej Zygmunta III i Władysława IV, czyli książki musiały być na przykład, musiały być zabrane z zamku. To jedna rzecz, ale też musimy pamiętać, że bardzo wiele elementów zdążono jeszcze przed potopem wywieźć z zamku. Trochę proces podobny do tego, co było podczas II wojny światowej, że niektóre eksponaty przetrwały do dnia dzisiejszego właśnie dlatego, że przynajmniej w polskich zbiorach zostały wywiezione w odpowiednim momencie. Jak chociażby słynny obraz Bitwa pod Kilholmem Petera Snejersa, który Jan Kazimierz zabrał ze sobą, a potem jak abdykował, to zabrał ze sobą znowu do Francji. I dopiero w 2019 roku, jak robiliśmy taką wystawę Świat Polskich Wazów, ten obraz pierwszy raz od 1668 roku znalazł się znowu w Zamku Królewskim. Na wystawie czasowej. Pomówmy w takim razie chwilę o tym kolejnym trudnym takim okresie w historii zamku, czyli II wojnie światowej. Wiemy o tym, że Adolf Hitler chciał zbombardować zamek już w pierwszym roku wojny, w 1939. Tam nawet zostały wywiercone, prawda, otwory pod ładunki wybuchowe. Z jakiegoś powodu wtedy do zupełnego zniszczenia zamku nie doszło. Wiemy dlaczego tak się stało? Ja myślę, że na początku warto podkreślić, że te bardzo trudne
okresy w historii Zamku Królewskiego, one się powtarzały. To wielokrotnie ta historia, kiedy zamek był niszczony, kiedy był plądrowany, działa się wielokrotnie, ale rok 1939, w ogóle okres II wojny światowej, to jest najbardziej tragiczny okres w historii Zamku Królewskiego, dlatego że już w pierwszych dniach wojny, tak jak pani powiedziała, polscy muzealnicy, konserwatorzy, pracownicy zamku dowiedzieli się o tym, że na rozkaz Adolfa Hitlera zamek z tego względu, że jest symbolem polskiej państwowości, ma zniknąć z mapy Warszawy. I tuż po zajęciu, po kapitulacji Warszawy, po zajęciu miasta przez wojska niemieckie, na zamku zjawił się taki specjalny oddział saperów, który miał przygotować gmach do wysadzenia. I zaczęło się wiercenie tysięcy otworów na dynamit w bardzo grubych murach zamku. We wszystkich salach cały parter był nawiercony tysiącem otworów, do których miano zamontować ładunki wybuchowe i rzeczywiście planowano wysadzenie zamku na przełomie 1939 roku i być może w styczniu 1940 roku. Do tej detonacji w tym okresie nie doszło. My tak na 100% nie wiemy, z jakich względów. Domyślamy się, że wojska niemieckie, dowódcy obawiali się, że ten wybuch ogromny może uszkodzić most Kierbedzia, który był w tamtym okresie taką główną trasą komunikacyjną na front wschodni. Ta decyzja została odłożona w czasie, ale kiedy z jednej strony wojska niemieckie niszczyły zamek, to z drugiej strony właśnie pracownicy zamku, pracownicy Muzeum Narodowego w Warszawie, ale także mieszkańcy Warszawy, jeszcze przed zajęciem gmachu przez Niemców, kiedy pierwsze pociski spadły na zamek 17 września 1939 roku, to wtedy rozpoczęła się akcja ratowania najcenniejszych zbiorów. I to jest, myślę, taki moment w historii wojennej zamku, który bardzo mocno trzeba podkreślać, bo właśnie wtedy nasi poprzednicy, kustosze ratowali w momencie, kiedy zamek płonie, kiedy zagrożenie życia było bardzo konkretne. Oni ratowali najcenniejsze zbiory, wynosili je z wnętrz zamkowych, ładowali na ciężarówki i te ciężarówki przewoziły najcenniejsze obiekty do gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie. Dlaczego tam? Tuż przed wojną gmach Muzeum Narodowego został udostępniony publiczności. Muzeum posiadało znakomite magazyny w podziemiach, które w dużym stopniu gwarantowały, że te zbiory zostaną ocalone. Tak się stało. Mimo, że Niemcy w pewnym momencie zakazali tej działalności, bo ta akcja była kontynuowana wtedy, kiedy już wojska niemieckie zajęły zamek, to udało się uratować bardzo dużo najcenniejszych obiektów właśnie z apartamentów królewskich, a oprócz tego tysiące detali architektonicznych. I kiedy pana profesora Stanisława Lorenca, który kierował akcją na zamku, pytano, dlaczego to wszystko robiliście, to on mówił, że już wtedy myśleli o tym, że kiedyś te drobne detale, te fragmenty przydadzą się w trakcie odbudowy zamku. To ja właśnie chciałam o to dopytać, bo czy to prawda, że wycinano wręcz fragmenty ścian, czy to dokładnie, żeby uratować? To jest zachwycająca historia. Ja ilekroć czytam te relacje, te wspomnienia, to mnie to za każdym razem zachwyca i zastanawia, jak daleko, prawda, posunięta była ta miłość do zamku, wręcz ta pasja, ten obowiązek zawodowy, kustoszy, którym powierzono opiekę nad najcenniejszymi zbiorami zamkowymi. I tak jak pani wspomniała, oprócz tego, że wywożono te obiekty ruchome, to jeszcze wycinano fragmenty dekoracji malarskich ścian. Takim kapitalnym przykładem jest gabinet konferencyjny, gdzie znajdowały się wspaniałe polichromie XVIII-wieczne, malowane na złotym tle, malowane przez Jana Bogumiła Plersza. I właśnie fragmenty tych malowideł wycinano. To są malowidła, które na tynku malowano, więc trzeba było wycinać fragmenty na tynku, żeby uratować te ponad 70 fragmentów w ten sposób wycięto, żeby je uratować i
One potem, w trakcie odbudowy zamku, po przeprowadzeniu prac konserwatorskich, zostały wmontowane i do dziś w gabinecie konferencyjnym można je oglądać. One są zaznaczone? W jaki sposób widać te one oryginalne? One są widoczne. W ogóle, jeżeli w ogóle zaczynamy mówić o tym, że to, co uratowano w czasie wojny, potem nie zostało złożone w magazynach, nie jest pokazywane za szybą, tylko zostało wmontowane w powstające mury, w powstające wnętrza zamku, to była jedna z takich podstawowych zasad odbudowy, że odbudowujemy gmach w obrysie i w gabarytach tak, jak to miało miejsce w 1939 roku. I wnętrza, przynajmniej te apartamenty królewskie, najcenniejsze wnętrza zamku, staramy się odtworzyć tak, jak to miało miejsce w czasach stanisławowskich. I rzeczywiście w tej chwili nasi goście, którzy zwiedzają te apartamenty, bez problemu są w stanie zauważyć to, co jest oryginalne, bo to jest widoczne, to są ciemniejsze elementy. Złoto przedwojenne, mimo że zakonserwowane, bardzo różni się kolorystyką od tego, od tych uzupełnień, od tych nowych elementów. Więc ta historia ratowania i potem powrotu tych najcenniejszych obiektów jest, jak mawiał pierwszy dyrektor zamku, pan profesor Aleksander Gejsztor, taką cienką nitką, która łączy stary zamek z tym nowym. I myślę, że ten argument był bardzo istotnym w rozważaniach, kiedy zastanawiano się, czy zamek wraz ze Starym Miastem może być wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, bo przecież obiekty rekonstruowane na tę listę nie były wpisywane. A właśnie ze względu na ten wyjątkowy przykład troski o to dawne, o tą dawną substancję zamkową, to właśnie Komitet UNESCO zdecydował się, że znaleźliśmy się w 1980 roku na tej liście. A powiedzmy jeszcze sekundę o tej samej odbudowie, bo to jest w ogóle bardzo rysujący taki okres w historii zamku. No jak wiemy, to co nie udało się w 1939, Niemcy zrobili w 1944. Zamek został właściwie zupełnie zniszczony. Odbudowa ruszyła w latach 70. dopiero, tak? Bo jak wiemy, ówczesnej władzy nie zależało na tym, żeby zamek odbudowywać. To była zupełnie oddolna inicjatywa? To nie mogła być zupełnie oddolna inicjatywa, bo Polacy, muzealnicy, konserwatorzy, po prostu Polacy już w 1945 roku mieli nadzieję, że w momencie, kiedy ruszy odbudowa Starego Miasta, to równolegle ruszy odbudowa Zamku Królewskiego, bo to jest przecież integralna część Starego Miasta. Tak się nie stało. Musieliśmy bardzo długo czekać na tę decyzję z różnych względów, ale myślę, że takim głównym argumentem to było to, że po prostu władze komunistyczne były przeciwne odbudowie zamku, że uważano, że to jest bardzo droga inwestycja i że po prostu nas nie stać na przeprowadzenie tego z sukcesem. I dopiero w 1971 roku tym osobom, które już przez wiele, wiele lat czyniły nieustanne starania, żeby ta decyzja została podjęta. Przypomnę tylko, że w 1949 roku przecież Sejm uchwalił uchwałę o odbudowie Zamku Królewskiego, więc formalna decyzja została podjęta w 1949 roku i niestety do prac nie przystępowano, mimo że w trakcie ogłoszono konkurs, że praca, która nagrodzona została na tym konkursie, została skierowana do realizacji i powołano taką specjalną pracownię projektową zamek. Rozpoczęto bardzo zaawansowane już prace związane z projektowaniem zamku, z przygotowywaniem projektów realizacyjnych. Niestety Władysław Gomułka w 1961 roku wydał decyzję, że zamek nie będzie odbudowywany. I znowu te nadzieje legły w gruzach. Ale wiele osób, i tutaj myślę, że musimy wspomnieć znowu osobę pana profesora Stanisława Lorenca, ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Wiele osób skupionych wokół niego nieustannie czyniło zabiegi, żeby ta decyzja została podjęta. I dopiero
pewne wydarzenia polityczne związane ze strajkami na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku, które doprowadziły do zmiany ekipy rządzącej, spowodowały, że nowe władze, które szukały takich inicjatyw, żeby przypodobać się społeczeństwu, właśnie uznały, że odbudowa Zamku Królewskiego będzie no idealnym posunięciem, i w styczniu 1971 roku taka decyzja została podjęta. Ona musiała być decyzją polityczną w tamtych czasach, ale to właściwie Polacy wzięli sprawę w swoje ręce, bo takim założeniem podstawowym było to, że zamek zostanie odbudowany ze środków społecznych, nie z funduszy pochodzących z budżetu państwa, ale właśnie ze środków społecznych. I myślę, że nawet autorów tego pomysłu ofiarność i szczodrość polskiego społeczeństwa zaskoczyła, bo no już po kilku dniach na specjalnie utworzone konto napływały tysiące złotych, miliony, i tak jak mówią architekci, którzy realizowali to niebywałe przedsięwzięcie. Przypomnę, pracownie konserwacji zabytków zostały realizatorem zarówno prac projektowych, jak i wykonawstwa. To zawsze podkreślają to, że nigdy nie mieli jakby przestojów w pracach ze względu na brak funduszy, a koszty były ogromne, bo jest to no wyjątkowe, unikatowe w skali światowej przedsięwzięcie. I warto podkreślić, że w 71 roku jest decyzja tego samego roku. We wrześniu ma miejsce taka uroczystość wmontowania tak zwanej pierwszej cegły. A już w lipcu 74 roku zamek jest zamknięty w stan surowy, prawda? Jest zamknięcie pierwszego etapu odbudowy. A za 10 lat, w 1984 roku w sierpniu, zamek przyjmuje pierwszych zwiedzających, jest udostępniony publiczności. Także to tempo prac było no bardzo szybkie, jak na poziom prac i ich zakres. A czy to prawda, że tam były takie historie, że ludzie całe swoje niemalże majątki oddawali na rzecz zamku, odbudowy? Tak, chciałam podkreślić, że w naszym zamkowym archiwum szczęśliwie mamy bardzo bogatą dokumentację odbudowy zamku, nie tylko dokumentację projektową, nie tylko plany, które powstawały w pracowni zamek, ale mamy bardzo dużą, bogatą dokumentację Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku. To było takie ciało społeczne, które w 71 roku, tuż po podjęciu decyzji, zostało powołane. Ludzie pracowali społecznie i zostali powołani do tego, żeby kierować całością prac i właśnie czuwać nad tą zbiórką funduszy. Właśnie w tych materiałach możemy znaleźć potwierdzenie tego, o czym pani mówiła. Były takie przypadki, że na przykład ludzie sprzedawali domy i całą sumę przekazywali na odbudowę Zamku Królewskiego, ale były też takie przypadki, że ci, którzy nie mogli sobie na takie gesty pozwolić, przynosili najcenniejsze, co posiadali, drobne precjoza, obiekty sztuki, które przekazywali do wyposażenia przyszłych wnętrz zamku. Myślę, że koniecznie musimy przypomnieć o sławnych skarbonkach, które wiele osób pamięta. Do dzisiaj te skarbonki są przechowywane w zamku. W tej chwili z okazji jubileuszu Zamku Królewskiego obchodzimy właśnie 50. rocznicę podjęcia prac nad odbudową gmachu. To właśnie nasza skarbonka, symbol odbudowy, stoi na dziedzińcu zamkowym i przypomina o tym. I właśnie dziennikarze Kuriera Polskiego wymyślili, że najbardziej takim bezpośrednią formą zbiórki funduszy to będą skarbonki, bo każdy, kto będzie wrzucał złotówkę czy dwa złote do tej skarbonki, będzie bardzo osobiście odczuwał swój udział w zbieraniu pieniędzy na odbudowę zamku. I właśnie do tych skarbonek, oprócz pieniędzy, oprócz dewiz, to wrzucano właśnie drobne precjoza, które potem były spieniężane i dochód przeznaczony był właśnie na odbudowę gmachu. I ja powiem tak, że ponieważ zajmuję się tym okresem, to uważam, że to jest najwspanialszy okres w historii zamku. Czy kolega się zgodzi? Bardzo go doceniam, ja wolę innych. Ale to
to jest taki okres, kiedy, który pokazuje, że Polacy, społeczeństwo polskie właśnie w takich sytuacjach potrafi się zjednoczyć i że prace społeczne, które były wykonywane na rzecz zamku, to od Bałtyku po Tatry, prawda, ekipy przyjeżdżały, pracowały, mnóstwo zakładów pracy wykonywało potrzebne prace w czynie społecznym, ba, Polacy na całym świecie tworzyli komitety, które właśnie zbierały fundusze i od Argentyny po Kanadę te pieniądze do Warszawy płynęły. Także to było takie pospolite ruszenie lat 70. Bardzo często tak to określamy. I myślę, że dzisiaj, po wielu, wielu latach, ta perspektywa 50 lat już nas uprawnia do tego, żeby oceniać pewne wydarzenia z tamtego okresu. To kiedy przechadzamy się w tej chwili po salach zamkowych, to ja myślę, że możemy mieć taką pewność, że te prace zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie, że zamek nie stwarza takiego wrażenia atrapy Disneylandu, że wiele osób, które odwiedza w tej chwili zamek, jest przekonanych o tym, że on zawsze tutaj był, że nie było tego okresu, kiedy na Skarpie Wiślanej był pusty plac. Zamek w 1.12 jest oryginalny, wykorzystano tyle elementów przy jego odbudowie, co koleżanka tu zdążyła powiedzieć, że można go traktować jako taką właśnie tą nić, która łączy właśnie z tą starą historią, dawnym zamkiem. Ja jestem na przykład z tego pokolenia, że ja nie musiałem tego smutnego widoku oglądać, znaczy pustego placu zamkowego, więc tym bardziej jestem wdzięczny temu pokoleniu, które doprowadziło do odbudowy tego gmachu. Tak, a poza tym to jest taki przykład na to, że warto czasami porywać się na rzeczy, które wydają się mało realne, prawda? No bo prawda? Może ruin. I byli ludzie, którzy byli przekonani, że jesteśmy w stanie to zrobić. I okazało się, że tak, że jesteśmy w stanie to zrobić, ba, po zakończeniu odbudowy zamku na koncie Obywatelskiego Komitetu zostało jeszcze kilkadziesiąt milionów, które przekazano na odbudowę Zamku Ujazdowskiego. Myślę, że warto podkreślić też to, że tak we wnętrzach zamkowych cały czas coś się dzieje, cały czas trwają prace, cały czas przybywają nowe obiekty. W tej chwili takim naszym bardzo ważnym projektem, nad którym pracujemy z okazji jubileuszu zamku, to jest zakończenie prac nad odtworzeniem w całości rekonstrukcji dekoracji hafciarskiej w sali tronowej. Taka dekoracja, którą Stanisław August zamówił pod koniec XVIII wieku we Francji. Ona właśnie w te bardzo trudne i zawiłe losy zamku niestety w trakcie tych losów zaginęła, ale zachowała się dokumentacja. Odnaleźliśmy jednego z orłów. To był taki główny motyw tej dekoracji. Te orły były haftowane srebrną nicią, więc naprawdę ta dekoracja robiła wrażenie i teraz powoli panie z naszej pracowni konserwacji tkanin haftują kolejne elementy tej dekoracji i mamy nadzieję, że na zakończenie jubileuszu w 2024 roku będziemy mogli zaprezentować tę dekorację naszym gościom. A tymczasem 50-lecie odbudowy zamku wiąże się z innym istotnym jubileuszem, a mianowicie z 300. rocznicą urodzin Bernarda Bellotto, zwanego Canalettem. Z tej okazji od 23 września do 10 stycznia na zamku można zobaczyć wybór dzieł przedstawiający drogę twórczą i dorobek jednego z najsłynniejszych wedutistów XVIII wieku. O tej wystawie porozmawiam z jej kuratorką, panią Magdaleną Królikiewicz z Zamku Królewskiego. Pani Magdaleno, twórczość Bellotta ma ogromne znaczenie nie tylko dla zamku, ale i dla całej Warszawy. Z tego względu jego dzieła są na stałe obecne w apartamentach królewskich. Tak, jedną z sal, która tworzy ich część, jest tak zwana sala Canaletta, którą w całości wypełniają 22 obrazy Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem i znanego też jako Canaletto, który właśnie pracował dla króla Stanisława Augusta i tę salę zrekonstruowano właśnie po odbudowie zamku w taki sposób, jak wyglądała w XVIII wieku, ponieważ też obrazy przetrwały wojnę, zostały
wyniesione razem z wyposażeniem zamku przed zniszczeniem po czasie wojny. Wygląd tej sali został zrekonstruowany właśnie na podstawie inwentarzy i też analizy badaczy. I to jest bardzo ważna sala dla zamku, dla Warszawy, ponieważ przedstawia widoki Warszawy, widoki najważniejszych ulic, reprezentacyjnych budynków, które też niektóre z nich zostały wykorzystane wtedy, kiedy odbudowywano Warszawę po wojnie i wykorzystano wtedy wizerunki budynków z obrazów Canaletta, by zrekonstruować poprawnie zniszczone w czasie wojny budynki. Tak, bo jego obrazy niemal fotograficznie odwzorowują, prawda, szczegóły i detale. Tak, Bernardo Bellotto, zwany Canalettem, pochodził z Wenecji, gdzie uczył się w warsztacie swojego wuja i też mistrza malarstwa wedutowego, czyli tworzącego weduty, czyli widoki miast, Antonia Canale, i tam właśnie nauczył się malować widoki miast, których ważnymi elementami były właśnie budowle czy elementy architektoniczne, w związku z czym przez całe życie też właśnie kształcił się w tym i rozwijał. Ale mam wrażenie, że skupiając się na tym architektonicznym detalu, czasem jest tak, że omijamy, nie zauważamy tych takich scenek z życia miejskiego, które Canaletto też na swoich obrazach umieszczał. Tak, warto też właśnie na to zwrócić uwagę, bo poza tym, że Canaletto był bardzo taki realistyczny sposób i bardzo dokładnie odtwarzał widoki architektury i widoki miast, panoramy miast, był też wnikliwym obserwatorem życia mieszkańców miast, w których mieszkał, bo przed przyjazdem do Warszawy zrobił też karierę między innymi w Dreźnie, pracował tam dla królów saksońskich. We wszystkich tych widokach uwzględniał właśnie życie ich mieszkańców. Więc z jego obrazów możemy się też bardzo wiele dowiedzieć na temat XVIII wieku. Jak wyglądała ulica w tym czasie. A jak w ogóle Bellotto znalazł się w Warszawie? Bo tak jak pani wspomniała, on wiele lat spędził w Dreźnie, ale ten koniec jego życia, jego twórczości to właśnie Warszawa. Jak to się stało, że on się znalazł w Polsce? Bellotto pochodził z Wenecji, tak jak wspomniałam. Tam spędził pierwszą część swojej kariery i też wykształcił się tam u swojego wuja Antonia Canale. Później za pomocą kontaktów swoich rodaków też został polecony na dworze Augusta III w Dreźnie. Tam przez wiele lat pracował dla dworu saksońskiego. Natomiast jeśli chodzi o jego przyjazd do Warszawy, miało na to wpływ kilka czynników. Między innymi to, że podczas wojny siedmioletniej Bellotto stracił swoją pracownię i dom w Dreźnie. Też w czasie wojny wyjechał na jakiś czas do Wiednia i do Monachium, żeby mieć jakieś zamówienia i też tam tworzył też widoki miast. Natomiast po powrocie nie odzyskał już swojej wysokiej pozycji, którą miał przed wojną, bo też tworząc na dworze Wettynów. I zaczął pracę jako wykładowca perspektywy w Akademii Sztuk Pięknych, natomiast jego zarobki też nie były na tyle wysokie jak wcześniej na dworze Wettynów. I po prostu postanowił w pewnym momencie wyjechać do Petersburga, by szukać pracy na dworze Katarzyny Wielkiej. Wtedy w 1767 wyjechał. Po drodze zatrzymał się w Warszawie w celu uzyskania listów polecających od Stanisława Augusta, które miał mu załatwić Marcello Baccherelli, który pracował dla Stanisława Augusta. Tak się przypuszcza, że po prostu została mu zaproponowana praca na dworze Stanisława Augusta i warunki wynagrodzenia i też atmosfera, która panowała na dworze, przekonały go, żeby zostać. Obrazy Bellotta są na stałe w Zamku Królewskim, ale tym razem będzie ich więcej, tak? To będzie powiększony zbiór. Tak, wystawa otwiera się 23 września, będzie trwała do 8 stycznia, więc przez parę miesięcy będzie możliwość zobaczenia tej sali Canaletta, którą mamy na stałe, też w kontekście całej twórczości Bernarda Bellotta.
To jest pierwsza tak obszerna wystawa monograficzna Belotta w Polsce, która też będzie odzwierciedlała wszystkie okresy jego twórczości, czyli ten pierwszy okres wenecki, potem podróże po Italii i też wszystkie etapy w Dreźnie, również krótsze pobyty w Wiedniu i Monachium. Więc to jest też niezwykła okazja, żeby porównać rozwój tej twórczości, porównać styl, zobaczyć, jak on ewoluował, zobaczyć w kontekście te obrazy warszawskie, które są tam nam tak dobrze znane. No myślę, że to wyjątkowa okazja, także serdecznie Państwa zapraszamy zarówno na wystawę Bernardo Belotto w 30. rocznicę urodzin malarza, jak i do Zamku Królewskiego na wystawy stałe, a także różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, które w zamku dość często się dzieją i są organizowane. Dziękuję moim słuchaczom i zapraszam na kolejny odcinek.